jest piąteczek, piątunio, normalnie dzisiaj nie robię nic, znaczy... No co będę was oszukiwał i sam siebie, siedzę przed komputerem, ale zrobiłem dzisiaj kebaby. Kebaby zrobiłem, zaraz wam pokażę. Dobra, i ten. I zostały mi się jeszcze dwie sztuki i tak myślę, żeby je spakować, znaczy już mam spakowane. Już mam spakowane, pakuję się i generalnie biorę mojego rumaka i śmigam gdzieś nad góry, na góry. I zjem sobie, sobie zrobię piknik w górach. Ale mam dzisiaj jazdę. No, więc taki jest plan, tylko tutaj jeszcze, znaczy już w sumie mam wszystko zrobione. I tak tylko jeszcze tak przeklikam, żebym wiedział na stówę, że już jest na pewno na 110 zrobione. Jak się odkleję, to wsiadam na rumaka i ten, i jadę. Może pewnie, no czy na pewno coś nagramy, skoro już zacząłem, to już nie ma wyjścia, już prędko to się nie skończy. Opłaca się czasami zgubić. Nie wiem co tu jest za pole. Obczaj to. Ty mi powiedz. Ale tutaj te granaty to normalnie już są moje. Zobacz! Jakie dorodne sztuki. No konkret. Zbieram, biorę je do domu. No ci powiem, że jak tak dalej pójdzie, to mi braknie miejsca w plecaku. Ale tutaj to jest jakaś farma. Obczaj tam. Nie zrobię ci teraz zbliżenia, bo nie mam włączonego, ale to są same te granaty, a tam piękne góry i chmurki. O, pięknie. Jasne, że pięknie. Jedziemy dalej. No ale niestety, po podjeździe pod górkę, tutaj chyba jest... Może tam jest jakaś jaskinia? Ja pierdziele, zaraz ci pokażę. Ale zobacz, tam jest taki fajny kościółek mały, widzisz, tam za krzakami tam. Tam jest tam, z takim pomarańczowym dachem. A tutaj to normalnie jest miejscówka jak z jakiejś gry. Tu chyba walki z jakimś final bossem się rozgrywają. Ty, ale śmieci jest, no, no nie, nieważne z tymi śmieciami. Ale ty, tam jest chyba jakaś jaskinia. Ale nie jest zbyt głęboka. No dobra. Myślałem, że będziemy gdzieś tam głębiej wchodzić. Śmierdzi sikami tutaj. Tak samo jak i w Polsce. Ale żadnych małpeczek chociaż nie ma. Tu małpeczek ani krówek żadnych nie ma. O, jakiś taki ten. Zagajniczek. Ciekawie to wygląda. I tam góry. Dobra, jedziemy dalej. A te kościoły, to tu chyba wszystkie tak samo wyglądają. Bo zobacz na to. Tamten jest taki sam, jak tamten, co był wcześniej. Tylko ten jest trochę wyżej. Tak jak zresztą słychać po moim oddechu. O. O, widzisz? Tak jest. Widać, że ławeczka widokowa. Konkretnie myślę, że skorzystamy na chwilę z tej ławeczki. A do środka nie będziemy wchodzić. No co, no plan był pojechać w góry, no to jedziemy, no. Nie wiedziałem, że w górach się pod górkę jeździ. Później będzie łatwiej. Ja to do siebie tak gadam. Oj, Michalski. No. Tam jak ktoś ma solary. Zobacz go. Tu następny. Ho, ho, ho. Cywilizacja. No miejscóweczka jest jak najbardziej zacna. Żebym
przepuścił po prostu ten widok. Zobaczcie sobie, o. Jest pięknie. Elegancko. Wioska, góry, tam gdzieś jest morze. Trochę suchość, no ale no nie można mieć wszystkiego niestety. Nie no, muszę wam powiedzieć, że zrobiło się trochę nudno, bo jadę przez pustynię i w sumie to no mam taki widok cały czas od kilkudziesięciu minut. Ale stało się małe nieszczęście, mała awaria. Na szczęście byłem na wszystko przygotowany. Ten, zgubiłem śrubkę do stopki i zaczęła obcierać, także musiałem ją zdemontować. Oczywiście mam klucze przy sobie. Yo. Jedziemy dalej. Nie no, nie wiem, czy dam radę tam jeszcze, czy w ogóle jest sens tam dalej jechać, bo no kurczę, nie wiem. Dobra, no i wyczaiłem tak, tam jest w ogóle kolejny kościół, tak od kościoła do kościoła jeździmy, ale wyczaiłem tak, że jesteśmy w połowie drogi do chyba tego jeziora Zaros, co tam byłem miesiąc temu. I połowa drogi, to znaczy, że to jest jakieś no 15 km. Także nie wiem, czy dam radę, ale zjadę przynajmniej tutaj stamtąd i spróbuję się dostać na tamtą drogę, bo tam jest normalna taka droga, a tutaj był taki górski ten i mówię, a że jestem rowerkiem, to się przejadę tą górską. No i kurwa, zajebiście, bardzo dobry wybór. Tak to mogłem sobie tam prostą drogą jechać, a nie pod górkę tutaj. No ale nic to, także spróbuję się dostać z powrotem na tamtą. No dobra, no już jestem bliżej, ale to jeszcze nie jest to. Jezus, jak się zmachałem, tak sobie pomyślałem, że może bym sobie włączył ten silnik, bo ja cały czas na jedynce jadę i w ogóle nic z baterii nie zużyłem. No. Ale chyba już niedługo ten dojeżdżam do tej drogi. Tutaj jakieś zabudowanie było. Jakiś mur tu stoi. Ślady po Tartarii to są pewnie. Wszędzie to są plantacje, nie? Jak nie oliwek, to oliwek. Wszędzie krzewy. O masakra. Słuchajcie tego. Stado baranów tam jest. Ej, ale to nie jest śmieszne, bo skończyła mi się droga i teraz no... Jeszcze pod górkę. Kurwa. Ta mapa mi coś chyba źle pokazywała, mi się wydaje. Muszę to jeszcze raz obczaić, tylko no, tak jak widać, nie wiem, czy tu cokolwiek złapę, jakiś sygnał. Jakby co, to będzie moje ostatnie nagranie. Pozdrawiam, Michał Michalski. Nie no, wygląda, że wszystko w porządku. Muszę po prostu kontynuować. No skończyła się droga i tyle, ale jak tu pojadę w górę, to chyba będzie zaraz następna, tak mi się wydaje. Schowałem się w cieniu, żeby obczaić to. No udało mi się to złapać. Więc jeszcze trochę. Jeszcze trochę i tu dojedziemy, tu jedziemy, tu. O. Patrz. Tu coś jest, tu jest woda, przynajmniej jedziemy do wodopoju. No, jesteśmy no tak... Za 3-4 km mi się wydaje, że zostały, ale to tak na oko, nie? Bo się nie dowiem w sumie. Słyszysz to? A oni ich do rządu wybierają. Czujesz? Ej! Patrz to! To jest kurwa jakaś tama, czy ja nie wiem co to jest. Ale ja tam w życiu nie wejdę. Najpierw muszę zjechać na dół i później jeszcze... Chyba sobie kurwa żartujesz. Ja pierdolę. Dobra, słuchaj mnie. Mam plan taki. Najpierw spróbujemy się nie spierdolić z tej górki. A później tam... Tam jest taka lekka droga w lewo. I tam dojedziemy do tej głównej drogi, bo tamta idzie znowu gdzieś tam w górę i gdzieś tam w pizdu jadą. Tędy nie chcę jechać. Przepraszam, że tak przeklinam, ale już jestem na maksa wkurwiony i zmęczony. I albo tam dojedziemy, ale wydaje mi się, że tam w ogóle to jest jakaś tama, to jest nic tam nie ma, no. No ale nic, jedziemy.
Nie przewróciłem się, tylko zostawiłem rower, bo tu już jest koniec naszej, dobiliśmy do celu i to jest po prostu tama. Jednak tutaj, znaczy jest, no jezioro jest, taki zbiornik jest tutaj. O, tam musiałem w ogóle przejść przez taką małą dziurę. Przerzuciłem rower normalnie, a tutaj jest pewnie więcej wody i idę zobaczyć, jak to wygląda z góry. No a bez sensu, żebym taszczał tu rower. Chyba jak go zostawię, to myślę, że nikt mi go tu nie sprzątnie. Nie wiem, z górze mają oczy, tak się tutaj czuję. Idziemy. No bo to jest masakra. Albo mi się wydaje, albo wcześniej mówiłem, że nie ma bata, żebym zjechał stamtąd w dół i jeszcze podszedł pod tą tamę. No zobacz, to się odzywała moja wewnętrzna pizda, czasami po prostu trzeba nie słuchać. Ja mi jeszcze kawałek został do ciebie. No, bunkrów nie ma, ale też jest fajnie. Dobry as, co? Wow, jakie echo tutaj jest. To normalnie jest jak ten tunel z Terminatora jedynki. Tam gdzieś dzieje tymi motorami, nie? Ale lekko poczułem lęk wysokości, jak tam stanąłem przy krawędzi, bo no naprawdę. No, czy było warto? Czy ja wiem, jeśli mi nikt roweru nie zajebie, który leży gdzieś tam, to chyba było warto. Ja pierdziele, gdzie ja wjechałem w ogóle, ty. No patrz na to. Na pustyni to się jeszcze nie zgubiłem. Generalnie to jest mój pierwszy raz, jak się gubię na pustyni, ale to wiesz, odkryliśmy kolejną część planszy. Szkoda, że na piechtę, ale to znaczy, że bardziej detalicznie, nie? Może znajdziemy jakieś tutaj skrzynki po drodze albo coś. No wiesz, gramy w grę po prostu. Każdy ma swoją własną grę. Ja gram w grę Kreta, znaczy na planszy Kreta teraz. Różne plansze już zwiedzałem. Kurwa. No. Takie bardziej nordyckie i teraz takie bardziej południowe. No to wiesz, jeden klimat się nudzi, nie? Ale to... Tutaj już kiedyś byłem na takiej jednej planszy. Cypr się nazywała. No tam przeszedłem dość dużo. I mówię, a pojadę w drugą stronę. No, nawet tutaj auto jedzie. Przed chwilą prawie by mi przyjechało. Siemanko. To ja i moja tata. Wczoraj ogolona. No tutaj już wie. No i co myślicie o tym? Podoba wam się? Może kamera w drugą stronę. Może zrobimy jakiegoś timelapsa tutaj tak fajnie. Fajnie pochmurno jest. Tylko jak mi zwieje kamerę, to nie wiem czy znajdę. No i mam nadzieję, że roweru nikt nie zajma. Tutaj będzie słabo, bo tutaj będzie po słońce. Myślę, że ją ustawimy tak.
i tu posiedzimy chociaż trochę. Zjem sobie kepsa i będzie elegancko. Naładuję się na drogę powrotną, no bo trochę jednak tego jest. Nie spodziewałem się. Ale praktycznie bez tego silnika ją przejechałem, bo nie włączałem go. Także gitara może mnie wspomoże w drodze powrotnej chociaż. Dobra, ja już kebaba mam. W ogóle taki jestem sprytny, nie? Że ten sreberko tego pierwszego kebaba noszę ze sobą. I to pewnie też przyniosę do domu. No gdzie będę tu śmiecił? Widzisz gdzieś tu kosz, gościu? Dobra, ja się biorę za jedzenie smacznego, a ty patrz tam, co się dzieje. Oprzej to. Dobra, coś tam nagraliśmy. Jaki tu się ruch teraz w ogóle zrobił, chyba już trzecie auto mnie minęło. Idziemy po rower. Co tu, ktoś miskę wyrzucił? Ale to są... Ja oczywiście swoje sreberka niosę. Idziemy po ten rower i zjeżdżamy stąd. Bo jest... No nie, w sumie nie jest tak źle. Jest godzina czwarta. Więc wracamy, tam później ciach, 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 na rower Benz i później tam, ciach, 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 tak. I to w ogóle spłatka, teraz już z drugą stronę to już jest praktycznie z górki. No, będzie dobrze. Patrzcie na to, idę i tak w sumie jestem trochę w dupie. Myślę sobie, że nie znajdę tego rowera, nie? Ale tam z góry to widziałem, to także wiem, gdzie on jest. I tak myślę sobie, kurde, zostawiłem bidon przy tym rowerze. Jakbym przyszedł, to bym się napił, nie? Nagle patrzę, butelka wody, nieotwarta. Czujesz to? Wszechświat, jak ci zależy, to wszechświat da ci narzędzia i pokaże ci drogę. Tak jest, no. To jest ten, afirmacja po prostu. Naprawdę, pomyślałem o wodzie i dostałem. Także proście, a będzie wam dane, szukajcie, znajdziecie. No dobry jestem. Trochę poszedłem inną drogą, no bo co, będę się nudził, nie? Myślałem, że było w ogóle iść tamtą drogą i później się tam wrócić, no bo po co miałoby być zbyt łatwo, niedługo będzie słońce zachodzi za jakieś 2-3 godziny. I teraz tak idę pod taką mocną górkę, bo gdzieś tu muszę wrócić na tą trasę, na którą szedłem. No wiadomo, trochę się zgubiliśmy, ale nic to, no przecież to tylko pustynia. No i poważnie się trochę zgubiłem, bo poszedłem za daleko i teraz się muszę wrócić, tak jak mówiłem. Nie może być za łatwo, ale teraz to tu nie mogę za bardzo kamerować, bo no nie mam do tego warunków, bo schodzę tam w dół i później muszę wejść tam, bo rower tam zostawiłem. Także idziemy. Dobra, wróciłem. Tu jest za mną ta droga wylana asfaltem. I teraz tutaj jeszcze może, nie wiem, z pół kilometra, może coś takiego. Zaraz. Zagapiłem się po prostu, a że poszedłem inną drogą, to poszedłem trochę dalej, no co? Zdarza się przecież. No ale to o to w tym chodziło, bo taki miałem plan od początku, żeby nie było zbyt łatwo. A że poszedłem, myślałem, że idę tą samą, to tutaj podlewają nawet. Idziemy. No dobra, patrz to teraz.
mamy rower, to teraz to już z górki jest, bo tam już sobie pojedziemy drogą i tam to już hop siup i już praktycznie jesteśmy z powrotem. Coś takiego. Dobra, no to wygląda na to, że wbijamy tutaj na drogę, także nie ma co już więcej pierdzielić. Jedziemy do domu. Nie ma się co obijać. Śmigamy. Dojechałem. Muszę pamiętać następnym razem, żeby te granaty to zbierać w drodze powrotnej, a nie na samym początku. Jest godzina 18 teraz. No jakieś 4 godziny jeździłem. No, nie źle. Chyba. Pozdro. Dobra, ja już wykąpany, przebrany, tak jak widać, także wypadałoby coś zjeść. Zapraszam na kolację. Tutaj mamy trochę tłuszczyku z tego gyrosa, także to się w sumie nada. O, proszę bardzo. Tak. Tutaj mam masełko czosnkowe, trochę warzyw, elegancko. O. Przysmażymy, przypieczemy, siadamy i jemy. Lekka incepcja, bo oglądam swoich vlogów i jemy ten, jemy sobie kolację. Zobaczymy jak to się tutaj usmażyło. Lecimy coś ogarnąć jak na szale. No, vlog fajny. Ostatni ten steka. Zaraz się biorę do edycji kolejnego, bo mamy już w sumie dwa w kolejce. A dzisiaj to by było na tyle. Dzięki wielkie. Jestem zmachany. Masakra. Siema.